Nowicjatem salezjańskim kierował mistrz nazywany potocznie magistrem nowicjatu. Do pomocy służył mu ksiądz określany mianem socjusza i jeden lub dwóch kleryków asystentów pełniących jednocześnie swoją praktykę pastoralno-pedagogiczną. Przełożony domu zakonnego i inni salezjanie także włączali się do pracy nad formowaniem kandydatów do zgromadzenia poprzez prowadzenie wykładów i ćwiczeń. Nowicjuszom zgodnie z regułami formacji zakonnej nie przysługiwały wakacje domowe, dlatego też przez cały rok pozostawali w Czerwińsku. Dość często Czerwińsk odwiedzali duchowni i świeccy, jak nuncjusz apostolski arcybiskup Filip Cortesi czy prymas Chlond. Ten ostatni, sam kiedyś salezjanin, przybył do Czerwińska na uroczystość obuczyn. Zachowało się jego przemówienie przedrukowane w posłańcu z Jasnej Góry Czerwińskiej. Mowa księdza prymasa. Kochani nowicjusze, 30 lat temu rozpoczynałem nowicjat, podobnie jak wy w chwili obecnej. Ani mi przez myśl wtedy nie przeszło, że po długim czasie znajdę się w czerwińskim nowicjacie w takich okolicznościach, jakie tu zachodzą. I gdy was witam, drodzy nowicjusze, przypominam, że jesteście na miejscu świętym, uświęconym przez zakonników, którzy wywodzą się od świętego Augustyna. Macie więc wspaniałe przykłady cnót do naśladowania. Wszczepiajcie więc w siebie te cnoty i rozwijajcie się w duchu księdza Bosko, który zdobył świat nie hałasem, ale pokorą, poświęceniem i zupełnym oddaniem się sprawie Bożej. Obowiązkiem waszym jest przejąć się jego duchem, zdając sobie sprawę, że nie wy zaszczyt sprawiacie zgromadzeniu, wstępując w jego szeregi, ale ono was zaszczyca, przyjmując do siebie. Z okazji ważniejszych uroczystości religijnych i narodowych nowicjusze organizowali okolicznościowe akademie, na które składały się odczyty, deklamacje, śpiewy chórowe i solowe oraz popisy kapeli i orkiestry. Nowicjusze wykazujący zdolności i zamiłowania muzyczne mieli możliwość codziennego półgodzinnego ćwiczenia na fortepianie, fizharmonii czy też instrumentach dętych bądź smyczkowych. Do ich dyspozycji była biblioteka licząca około 3000 woluminów.